Wszystkie zwierzęta domowe są niewinne, niezależnie od tego, co zjedzą, zniszczą czy zepsują. Poznajcie zwierzaki, którym jest naprawdę przykro. Przygnębienie, rozpacz, przeprosiny. Z takimi emocjami musi się zmierzyć wiele zwierząt. Czasami wpadamy w złość, kiedy widzimy, że nasz pies strącił ulubiony wazon, pogryzł ukochaną poduszkę albo zrobił z naszych butów toaletę. Ciężko wtedy opanować emocje i zaczynamy krzyczeć. Zwierzęta doskonale rozumieją to, co się z nami dzieje. Dlatego potrafią zrobić minę, która ewidentnie wskazuje, że jest im bardzo przykro. No i samym wyrazem pyska próbują nas przeprosić. Patrząc na te zdjęcia, czy naprawdę przeszlibyście obok tych zwierząt obojętnie? One wręcz mówią: wybacz mi.